The Walton Files. Naprawdę mroczna, niepokojąca, a zarazem jakże tragiczna w swej naturze historia, oscylująca wokół restauracji fast food, w której doszło do niezwykłej tragedii, incydentu z roku 1974. Historia opowiadająca o animatronach oraz ludziach, którzy w trakcie kontaktu z nimi nie skończyli najlepiej. Historia w stylu FNAF-a, lecz opowiedziana w nowy, świeży sposób. Przed wami The Walton Files, rzecz, o której w internecie głośno jest od paru miesięcy. Jedno z najlepszych ARG, jakie widziałem od lat. Od kilku tygodni nieustannie prosicie, bym wreszcie nagrał coś na ten temat, zatem proszę bardzo. Oto film, w którym postaram się wyjaśnić przynajmniej małą część historii tej serii, a zarazem przeanalizować ją i odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest The Walton Files. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zanim zaczniemy, proszę strzel pod nim kciuka w górę, a także zostaw tutaj subskrypcję, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Tymczasem proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii The Walton Files. Zatem na sam początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest The Walton Files oraz sprecyzujmy, z jakim typem ARG mamy do czynienia. Jest to bowiem seria wpisująca się w nurt FNAF VHS Tapes, którego częścią jest chociażby Archive 1983, którym zajmowaliśmy się nie tak dawno. Została stworzona przez pochodzącego z Chile Martina Wallsa, który na swoim kanale YouTube zebrał w tym momencie niemal 170 tysięcy subskrybentów. Na ten moment w skład The Walton Files wchodzą trzy główne, długie taśmy, które prezentują główny wątek, a także dwie poboczne, które mogę uznać za dopełniacze i są one niepubliczne na YouTube. Żeby się do nich dostać, trzeba się trochę pogłówkować. Pierwsza taśma, publikowana 26 kwietnia 2020 roku, nosi tytuł Firmowa taśma wprowadzająca. Natomiast druga, opublikowana dwa miesiące później, nosi nazwę Przeniesiony projekt, chyba tak powinienem to przetłumaczyć. Natomiast ostatnia, opublikowana w marcu tego roku, nosi, myślę, że najciekawszy tytuł ze wszystkich, Bunny Farm. Już sama ta nazwa sugeruje coś mocnego. Zatem skoro formalności mamy za sobą, czas przejść do analizy trzech taśm The Walton Files. Jest to kompilacja taśm stworzona przez nieistniejącą już firmę Bunny Smiles Company. Próbowałem uzyskać jak najwięcej informacji o tym, czym są te taśmy. Jedyne, co udało mi się znaleźć, to, że te taśmy zostały przekazane nowym pracownikom w latach 1974-1979. Reszta taśm wydaje się być nagrana przez nowego opiekuna zakładu w roku 1982. Mam nadzieję, że wkrótce znajdę więcej taśm. Anthony. To były słowa narratora tej opowieści, czyli Anthony'ego, które zostały zawarte w opisie pierwszej taśmy, z której dowiadujemy się o pewnej placówce, wokół której oscylować będzie cała akcja The Walton Files. Mowa tu o restauracji Bones Burgers, otworzonej 28 czerwca 1974 roku w Brighton w Michigan. Oczywiście to, co wybija tę placówkę z całej reszty bardzo podobnych restauracji, to animatrony, czy też nazwane tutaj The Showstoppers, w których skład wchodzi tytułowy króliczek Bon, króliczek Bunny, owca Sha, Buzu, a także, o zgrozo, clown Billy. Przecież co może pójść nie tak? Dowiadujemy się w tym miejscu także, iż cała placówka została ufundowana przez dwóch kochanych ludzi, czyli Jacka Waltona, a także Felixa Kroenkena, i zapamiętajcie te nazwiska, bo są najważniejsze w całej serii. Obaj panowie poznali się na studiach, a połączyły ich wspólne marzenia o wybudowaniu restauracji nawiązującej do robotycznych maskotek. Zaledwie kilka minut później otrzymujemy ukrytą wiadomość, która po otworzeniu od tyłu da następujący rezultat. W końcu zaczynasz sobie przypominać stary dzień. Wkrótce zaczną się tobą opiekować. Sam Matpat w swojej teorii powiedział, iż być może sygnalizuje to wątek amnezji bądź utraty pamięci i możliwe, że warto zapamiętać ten fakt, zatem dlatego im wspominam. Tak czy siak, lećmy dalej. Cóż, sugerując się Matpatem, warto tutaj pokazać także ten moment.
He has everything set up for the perfect movie night with his friends. For this sleepover, he invited Shah, Buzu, and Billy. Let's check again in case we don't forget any guests. Bon invited Shah, Bozu, and... Tak, ten dziwny człowiek obecny tutaj to Jack, o którym wspomniałem wcześniej. I wiecie co, tutaj rzeczy zaczynają nabierać zgoła innego tempa. Jack pojawia się praktycznie wszędzie. Co i róż możemy zobaczyć jego twarz, czy też ten kreskówkowy model tej osobistości. Gdzieniegdzie pojawia się nawet kartka, afisz z napisem, że Jack zaginął. Czy ja mówiłem coś o złym obrocie spraw? Otóż sam afisz jest pokazany w wyjątkowo marnej jakości, jednak dzięki możliwości odpalenia napisów na YouTube możemy się dowiedzieć, iż Jack Walton zaginął, a po raz ostatni widziany był 11 czerwca 1974 roku, czyli zaledwie 17 dni przed otworzeniem restauracji. Przypadek? Nie sądzę. Tym bardziej, iż sama placówka zamknięta została 31 października tego samego roku właśnie. Niedługo później, w trakcie całkiem dziwnego montażu, poznajemy kolejną postać, czyli Sophie. I ona będzie tutaj dosyć istotną personą, jednak chyba ciekawsze jest to coś za nią, prawda? O, następnie przenosimy się do roku 1982. A dokładniej do 10 października. Ten klip jest bowiem istnym miodem na moje serce, gdyż jest klipem found footage jeszcze z lat 80. No, po prostu kocham to najmocniej. W tym też miejscu poznajemy zupełnie nową postać i błyskawicznie się z nią żegnamy. Mowa tutaj o Brianie Stealthie. Tak poza tym, czemu każde dobre RG musi zawierać cholernego Briana? WTF. W największym skrócie, gość jest zatrudniony przez firmę Bunny Smiles Incorporated, a jego rolą jest chyba testowanie animatronów w placówkach, które już dawno nie działają. I taki sam obrót spraw ma miejsce właśnie na tej taśmie. Otóż jak mówi bohater sam, wybiera się do placówki położonej głęboko w lesie, która nie działa od około roku 78 bądź 79. Dodatkowo zdaje się, iż jest to niezwykle trudno dostępny obiekt, ponieważ jak sam stwierdził, jeździ od 20 minut po lesie i nie znalazł niczego. Kiedy Brian dostaje się do magazynu, dowiadujemy się, iż jest on oznaczony frazą K9. K9, cóż, ja będę mówił K9, bo tak mi wygodniej. Koniec końców, nowa praca Briana nie kończy się dla niego w zbyt pozytywny sposób, gdyż najpierw jest ścigany po lesie przez Bona, a następnie... No cóż, powiedzmy, iż Bon na dobre zakończył jego egzystencję. Tak czy siak chciałbym się tutaj na moment zatrzymać. Patrząc na te wszystkie wskazówki, myślę, że będę trochę jak Darkplot w komiksach Invincible, kiedy wszyscy już to wiedzą, ale tak. Brian wybrał się do starego Bones Burger, a Bon, który ścigał go po lesie, jest właśnie tym Bonem, który przed laty jakże miło zabawiał dzieci. Na samym końcu pierwszej części serii znalazła się pewna niejasna wiadomość. On myślał, że byłem nią. Czyżby chodziło tutaj o Sophie? Przecież oboje noszą ten sam uniform. Cóż, tutaj twórca pozostawił nas z pytaniami, ponieważ pierwsza część dobiega końca. Jednak oj nie, tajemnica otrzymuje swoją kontynuację w formie przypiętego komentarza. Ha, mam cię. Niestety na ten moment przypięty komentarz pochodzi od samego twórcy, a ten, o którym wspomniałem, no nie mogę go znaleźć. Jednak przecież od czego jest film MatPata? To właśnie tam dowiedziałem się o tej jakże interesującej informacji. Otóż przez pewien czas przypiętym komentarzem była, cóż, zaszyfrowana wiadomość. MatPat jakimś mistycznym sposobem, już korzystając z kodu Base64, cóż, nie znam się na tym, rozszyfrował tę ukrytą wiadomość, a brzmi ona następująco. Pierwsze elementy układanki zostały ułożone, jednak część puzzli wciąż jest stala od rozwiązania. Jednakże bądź zdurzony podpowiedziami, które pojawiają się z biegiem czasu. Jeden pominięty kierunek może na zawsze zniweczyć przebieg tej układanki. SI05. I tak, to ostatnie ponownie jest kodem, który po dekodowaniu da nam K9. Zupełnie tak, jak magazyn animatroniczny. To kolejna kompilacja taśm z Bunny Smiles Incorporated.
Udało mi się skontaktować z ludźmi za pośrednictwem forów i wątków, które zawierają pewne informacje o firmie. Te taśmy krążą wokół projektu relokacji, który był realizowany pod koniec lat 70. rok 1978. Były pracownik BSI wspomniał, że te taśmy były naprawdę prywatne i tylko kilka osób miało ich kopie. Kiedy firma zniknęła na początku lat 80., 1983 rok, wszystkie taśmy dotyczące projektu zostały zbanowane i zniszczone. Są to bardzo rzadkie i naprawdę mam szczęście, że je mam. Jeśli chodzi o mnie, mam się dobrze. Po prostu zostaję w domu, mając nadzieję, że gdyby mnie nie pierwszej. Uważaj, Antoni. Druga część daje nam jeszcze więcej pytań. Na sam początek chciałbym dokładnie sprecyzować daty, które są tutaj wspomniane. Pierwsza taśma pochodzi z 2 lipca 1978 roku. Cała taśma jest dość specyficzna, jednak w pewnym momencie dowiadujemy się, iż nowe Bones Burgers zostanie otworzone w niedalekiej przyszłości, czy też w 1982 roku. Czyli jakby nie patrzeć, w roku śmierci Briana. Zostaje tu także powiedziane, iż po zniknięciu Jacka, Felix Krankin, czyli jego współpracownik, całkowicie przejął firmę. Patrząc na to wszystko, chcemy zasugerować się zdaniem Matpata, które pochodzi z jego materiału. Twórca twierdzi, iż śmierć Briana, podskutkowana, była próbami Felixa otworzenia placówki na nowo. Druga taśma pochodzi z 13 sierpnia 1978 roku. Wspomina ona o Bunny i fakcie, iż jest opętana przez duszę kobiety imieniem Susan, która zaginęła w 1974 roku, a jednocześnie zdaje się być uwięziona, prawdopodobnie w animatronie. W tle słyszalny jest kobiecy głos mówiący: króliczek głoduje. Trzecia taśma to 9 lipca 1978, natomiast czwarta to czas od 12 do 14 lipca 1978. Natomiast prawdziwe ciarki przeszły mnie po zobaczeniu zakończenia. Shadow Man, cienisty człowiek karmi mnie, kiedy światła gasną. Wokół tej persony pojawiło się kilka teorii. Jedni utożsamiają ją z ikonicznym Purple Guy'em, czy też Williamem Aftonem z samego Five Nights at Freddy's, natomiast inni uważają, iż jest to ktoś w rodzaju opiekuna zagubionych dusz. W kolejnych partach filmu wspomniana jest także kobieta imieniem Rosemary. By the time the lady entered the backstage, as the voice told her to, missing husband was there, and said she found a rat. You were beautiful. When she woke up, she looked beautiful. Mówiąc krótko, kobieta prawdopodobnie została zwabiona na zaplecze w poszukiwaniu swojego męża, który zaginął kilka tygodni temu. Sama została zamordowana, prawdopodobnie przez kogoś, kto bardzo dobrze znał placówkę i zabrał ją na zaplecze. Wkrótce zostaje także potwierdzone, iż duch Rosemary znajduje się w no wiecie o kogo chodzi, jednak zatrzymajmy się na chwilę przy Rosemary. Jej nazwisko to Walton. Tak, jest to żona zaginionego Jacka Waltona, czyli jednego współzałożycieli placówki. Zatem czyżby rzeczy zaczynały się zagłębiać? Czyżby ktoś chciał, by cała rodzina Waltonów zniknęła? Najpierw zniknął Jack, a później Rosemary została ona zamordowana, a jej dusza znalazła się wkrótce w jednym z animatronów. Kobieta zginęła 19 lipca 1974 roku. Ponownie, na kilka dni przed otworzeniem pierwszej placówki. Nagranie trzech pracowników próbujących przeprogramować animatrony. Tutaj poznajemy także szarego królika, który według Matpata jest kimś w rodzaju tutejszej marionetki. Ponadto jesteśmy tutaj trochę zbliżeni do samego klauna, który ma nam kilka interesujących rzeczy do powiedzenia. Thank you.
Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Jack, Susan, Rosemary, Sophie, Charles. Czyżby mowa tu była o pięciu duszach, które nawiedziły animatrony? Hi, Barn. Wait, shouldn't you be in the barn with the rest of the gang? Hej, długo się nie widzieliśmy. Poniższy materiał dotyczy gry wideo z lat 80. stworzonej przez firmę. Dlatego tak długo zajęło mi nagranie tego materiału, ponieważ gra nigdy tak naprawdę nie została opublikowana, a wszystkie dostępne materiały pochodziły z wersji beta gry wideo. W październiku 1982 roku kilka testowych maszyn Bunny Farm zostało rozprowadzonych po Brighton, MI, miasto, w którym Bon został otwarty 28 czerwca 1974 roku. Ten materiał pochodzi z automatu zręcznościowego, wysłanego do hotelu Enfield. Dwie dziewczyny grające w grę, wydaje się, że tam mieszkały. Szczególną cechą tych maszyn było to, że wszystkie nagrania z gry zostały nagrane, a następnie poprawione poprzez techników BSI, aby sprawdzić, czy gra jest gotowa do publikacji. To był jeden z nich i prawdopodobnie jedyny pozostały materiał tej gry. Sam materiał filmowy był jednak bardzo uszkodzony i zajęło mi kilka tygodni, zanim udało mi się poskładać wszystko do kupy z pomocą mojego przyjaciela. Ale cieszę się, że wszyscy byliście cierpliwi. Zdobądź tak, czy inaczej. Jeśli chodzi o mnie, w przyszły weekend wybieram się na ferie wiosenne. Prawdopodobnie spędzę trochę czasu z tatą. Anthony. In the basement. Teoretycznie tutaj urywają się wszelkie poszlaki, jednak nie do końca. Otóż w ostatnim filmie znalazła się pewna zagadka, wiadomość, a był nią link, który był rozłożony na kilka części. Ułożenie go w całość da nam odnośnik do pewnego niepublicznego filmu na YouTube, a w zasadzie sam dokopałem się do jeszcze jednego i myślę, że to właśnie one dadzą nam obraz całości, odpowiedzą na większość pytań, jednak o tym dowiemy się już w kolejnym filmie The Film Theories, zatem do usłyszenia wkrótce, strzelcie tutaj... Nie, ja naprawdę dobrze wiem, jakie to uczucie, kiedy jesteś wciągnięty w film, zaraz dowiesz się całej konkluzji, a tutaj nagle... Nie, koniec, o tym w kolejnym filmie. No, wiecie co, to jest słabe. Teraz chciałem wam pokazać dwa brakujące, niepubliczne filmy, które odpowiedzą na wszystkie pytania. Oto, co tak naprawdę wydarzyło się w restauracji Bones Burgers w 1974 roku. Zatem zacznijmy od filmu Lucky You, który opublikowany został 27 czerwca 2020 roku i da nam pewien wstęp, obraz całości, pewien zarys, co niektóre informacje już znamy, a co niektórych jednak nie. Zacznijmy od tego, co Anthony opowiedział nam w opisie. Historia Bones Burgers sięga 1958 roku, kiedy dwóch studentów miało ten sam pomysł animowanych wykonawców. Nazywali się Jack Walton i Felix Kranken. Zajęło im 16 lat, aby faktycznie zrealizować tę koncepcję. Do tego czasu Kranken i Walton zbudowali własne rodziny. Felix poślubił piękną kobietę, a Walton był nie tylko wspaniałym mężem, ale także szczęśliwym ojcem trójki pięknych dzieci. Jak widzicie, obaj panowie osiągnęli to, co daje nam największe szczęście w życiu. Czyli te osoby, które kochamy najbardziej i najbardziej nam na nich zależy. Kochająca rodzina.
To chyba nadrzędna wartość, do której wszyscy powinniśmy dążyć, przynajmniej takie jest moje zdanie. Niestety jednak nic nie trwa wiecznie, o tym Jack Walton dowiedział się w 1974 roku. Oto Guilty, niepubliczny materiał opublikowany 17 października 2020 roku, który odpowie na większość pytań. Poznajcie prawdę. Pamięci Edwarda Waltona i Molly Walton. Ed 12 lat i Molly 9 lat. Zginęli w czwartek 2 maja 1974 roku w śmiertelnym wypadku samochodowym, opuszczając przyjęcie zorganizowane przez ich szkoły z okazji wiosny. Jack Walton, ojciec i mąż, nie mógł zebrać dzieci na uroczystość z powodu pracy. Przyjaciel pana Waltona zamiast tego zabrałby dzieci. W drodze powrotnej do domu znajomy czeka ich w niepewnych warunkach, rozbijając tym samym swój samochód przy drodze obok lasu St. Juana. Natychmiast odebranie życia zarówno Edwardowi, jak i Molly. Zostaniecie zapamiętani, nasze małe aniołki, nasze małe czerwone dzieci. Przepraszam, jeżeli zabrzmiało to trochę dziwnie, jednak jestem wrażliwcem i ciężko mi mówić o tym bez rozklejania się. W skrócie, Felix Kranken, najlepszy przyjaciel Jacka Waltona, odpowiedzialny jest za ogromną tragedię, która miała miejsce 2 maja 1974 roku. Spowodował on śmierć dwójki potomstwa swojego najlepszego przyjaciela oraz współpracownika, Edwarda oraz Molly Walton. Całość była jedynie niespodziewanym wypadkiem samochodowym. Felix był za to odpowiedzialny i bardzo dobrze wiedział, jakie będą konsekwencje. Pochował zatem ciała dzieci w miejscowym lesie, w lesie St. Juana, obok którego miał miejsce wypadek. Jednak, co było dalej? W trzeciej części The Walton File znalazło się kilka nawiązań do tej tragedii, zupełnie jakby Jack mścił się na Felixie. Zdaje się, że Felix chciał zwyczajnie zmyć widmo przeszłości, aby nikt nie mógł mu zarzucić tragedii, którą spowodował. Zatem sam zamordował swojego przyjaciela. Ukrył także ciało. Następnie zamordował też jego żonę, a co stało się z trzecim dzieckiem? Czyżby to właśnie Charles był trzecim potomkiem Jacka? Prawdopodobnie już bardzo dobrze wiecie, co było dalej. Myślę, że to właśnie był swoisty początek końca. Początek historii The Walton Files. Póki co niestety większość pytań cały czas pozostaje bez odpowiedzi, jednak przynajmniej wiemy, co zapoczątkowało tę feralną historię. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie, a także wyczekujcie razem ze mną kolejnych epizodów. Sam twórca zapowiedział, iż to jeszcze nie koniec sezonu pierwszego, a oczekiwać możemy jeszcze 4, 5 oraz 6 epizodu tej serii. Szczerze, czekam z niecierpliwieniem. No i to byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. The Walton Files to absolutnie moje ulubione ARG w ostatnim czasie. Spędziłem z nim całkiem dużo czasu i naprawdę mocno się w to wciągnąłem. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy o nim sądzicie i bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału oraz za te liczne prośby, bym nagrał coś o The Walton Files, ponieważ gdyby nie wy, to nigdy nie dowiedziałbym się o tej przewspaniałej serii. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i doceniasz moją pracę, chcesz, żeby ten materiał dotarł do jeszcze większej liczby widzów, to proszę zostaw pod nim kciuka w górę, a także subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Jeżeli chciałbyś jeszcze ze mną gdzieś popisać, porozmawiać na temat The Walton Files, czy cokolwiek, to serdecznie zapraszam Cię na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także przede wszystkim na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz nie tylko popisać ze mną, a także napisać swoją autorską creepypastę, opowieść, możesz podzielić się własną sztuką, wysłać swojego arta czy coś. Naprawdę serdecznie Cię tam zapraszam. Ponadto, jeżeli doceniasz moją pracę i chciałbyś w jakiś sposób wesprzeć mnie, to zachęcam Cię do dołączenia do wspierających tego kanału. Z pewnością wszystko, co hojnie mi dajecie, nie zostanie przewalone na restaurację fast food z tymi dziwnymi animatronami. No, na pewno nie. Tego możecie być pewni. No i cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Macie tutaj jeszcze kilka pięknych fanartów od Was. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Serduszko mi się topi, gdy widzę coś takiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia wkrótce. Mówił do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy, dobrego dnia Wam wszystkim. Cześć!